mamy kopię obrazów Renoir i Moneta, ale z biegiem lat, bo pani Jadwiga już od ładnych paru lat maluje, cały czas się dokształca podczas warsztatów, także wzięła się za jakby ambitniejsze tematy, także wielu polskich malarzy, tutaj mamy akurat dwie kopie Józefa Bramka, ale też kopiuje Chłopińskiego, Postapa, bardzo ambitne tematy. I jak widać tutaj już no, doszła, no, można powiedzieć, niemalże do perfekcjonizmu. Także ideą naszego jakby wernisażu, tego wydarzenia jest pokazanie, że każdy z nas może w każdym wieku spróbować zająć się sztuką. Tutaj mamy malarstwo, ale nie tylko malarstwo. Wiadomo, jedni mają większe predyspozycje do tego, inni mniejsze, ale każdy z nas może skorzystać z pomocy specjalistów. Są organizowane różne warsztaty. Tutaj akurat pani Jadwiga uczestniczyła w warsztatach w klubie Amazonek, ale także Uniwersytety Trzeciego Wieku, Domu Kultury, organizacje pozarządowe organizują różnego rodzaju warsztaty i ceramiki, i dekupażu, i bardzo różne sztuk plastycznych, muzycznych, tańce. Także ja bardzo, bardzo zachęcam. Efekt może być naprawdę niesamowity, ale nie chodzi tylko o profesjonalne malarstwo, ale też o to, że ta nowa pasja może stać się naszą nową drogą życiową, naszym hobby, nawet formą terapii. Także na pewno jest to bardzo cenna część życia, może stać się właśnie cenną częścią naszego życia. Teraz chciałam oddać głos pani Jadwidze, aby troszeczkę powiedziała, jak to się właśnie zaczęło z obrazami, jakie ma doświadczenie. Witam tak bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że przyszłyście koleżanki, że ja znam. Bardzo się cieszę, że ktoś chce popatrzeć na moje obrazy. Ja bardzo często prosiłam znajomych, żeby przyszli do mnie do domu, żeby popatrzyli, bo to już jest wielka radość. Bo ja tworzę nie tylko dla siebie. A poza tym moja twórczość to nie jest twórczość tylko moja, bo ja naprawdę jestem w grupie Amazonek, koleżanek w zespole malarskim i chciałam powiedzieć, że dużo jest dziewczyn naszych, które wspaniale malują, tylko malują chyba troszkę mniej, bo ja wpadłam po prostu w taki trans, w taką ogromną pasję. No i nie mogę się zatrzymać, gdzieś nie ma tych hamulców, jest wielka radość, jest wielkie szczęście, a przy tym, proszę Państwa, warunki, chociaż nie mam ich, tak jak to Wałęsa powiedział, chociaż nie mam, ale mam. Nie mam dlatego, że mam mieszkanie 40 metrów kwadratowych, natomiast całe mieszkanie jest przekształcone w warsztat pracy. Druga sprawa, mam warunki, dlatego że mam atmosferę niesamowicie sprzyjającą. Koleżanki serdeczne, o, tu mi mówi mąż, ja dobrze wiem, proszę Państwa, rzeczywiście, mąż przede wszystkim, naprawdę, jeszcze nie ma obrazu, a już są ramki, werniksuje, dostrzega to, co jest ładne, czasami powiedzieć coś, czego nie powinien, ale to trzeba się jakoś pogodzić, no bo ja też trochę jestem autokratyczna i wydaje mi się, że, no, że jak ja coś robię, to ma to być dobrze. Mam silną wolę, mam silny charakter, tak jak nasz Waldemar Schauer, wspaniały nasz artysta powiedział, ty masz temperament, ty masz ekspresję. Maluj tak, jak uważasz, maluj po swojemu. Uwierzyłam w te słowa, uwierzyłam w to, że potrafię. Będę malować jak może na zdrowia i jak wszystko będzie się dobrze układało dalej. Z tym, że będę pewnie malowała trochę inaczej, bo już sobie zaplanowałam. Człowiek musi coś... Poza tym chciałam powiedzieć, że tak, nie malowałam do... No nie mówię o latach, bo nie chcę mówić, to nie jest ważne, proszę Państwa. W każdym razie zaczęłam malować od 4 lat. I stwierdziłam i twierdzę nadal, że każdy z nas ma w sobie tak ogromny potencjał, tylko trzeba to wydobyć. I w każdym momencie życia można to wydobyć, tylko trzeba coś, trzeba szukać tego. Ktoś musi odpowiedzieć jeszcze.
Tak, tak. My mamy w klubie dużo utalentowanych koleżanek. Niektóre bardzo pięknie też malują. Mamy koleżankę, która układa wiersze też bardzo piękne. Także szukamy tych dróg, które dają radości nam wszystkim. Ja tutaj z tego miejsca chciałam podziękować, chociaż tak bardzo daleko jest nasz ukochany mistrz malarz Waldemar Schauer. Mistrz, który dodał nam tyle otuchy, który wiary, to człowiek o niesamowitej osobowości, człowiek, który się rzadko się spotyka takich ludzi, ciepły, serdeczny. I właśnie ja myślę, że te fluidy tam do niego pójdą, a poza tym koleżanki, jak mają jakieś kontakty, to chyba przekażą, tak. No, a poza tym jeszcze druga sprawa. Należymy tutaj do klubu Amazonek. Mamy wspaniałą koleżankę przewodniczącą naszą, Magdę Salamon. No nie ma jej, ale ona organizuje, ona odpowiada za całokształt organizacji naszego klubu, między innymi bardzo dba o to, żeby też był ten zespół malarski. Także jestem wdzięczna i bardzo jej dziękuję za to. I jeszcze powiem Państwu druga sprawa. Mamy wspaniałą psychoterapeutkę, Danusię Grabowską. Danusia Grabowska, słuchajcie Państwo, niesamowicie sympatyczny, koleżeński, serdeczny, ciepły człowiek. To też wpłynęło na moje malarstwo. I wy wszystkie koleżanki wpłynęłyście. I mąż wpłynął. Także to nie jest tylko moja zasługa. I to, co zrobiłam, to zrobiłam dla nas wszystkich. Dziękuję. Tak mniej więcej chciałam. Przygotowaliśmy dla Państwa także drobny poczęstunek, wino i nasza wolontariuszka ciasto upiekła. Tyle, że poczęstunek jest przygotowany jakby w tamtej części, już część z Państwa była, przy tym naszym mniejszej galeryjce sklepiku, gdzie sprzedajemy różne rzeczy, współpracujemy z kilkudziesięcioma artystami, głównie wrocławskimi, dolnośląskimi, nie tylko malarzami, ale jest tam i ceramika, i różnego rodzaju kominki, biżuteria ręcznie robione, piękne szale kwarcowe. Przy okazji udało wam się. Ja chciałam jeszcze panu mężowi podziękować w sposób szczególny za to, że pan wspiera tak cudownie swoją małżonkę. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I tak trzymać. Bożena Czerwieniowska. Daj to już. Później jeszcze przyjdziemy popatrzeć. Thank you.
Póki się te dzieciaki uczy, ma takie zapomnienie. Taki obrazek, że może gdzieś w ciemnym kącie go powiesić. Nie, nie, to jest nie, ale to jest taki bardzo skromny, no może się wstydzę go dawać, ale chciałabym, nie przeczytam dedykację przeuroczej, najlepszej psychoterapeutce Danusi Grabowskiej, Jadzia Radomska i Datel. Super. Jakie to jest? Niech ci ten radosny, piękny bukiet przypomina moją radość też. Tak jest. Naprawdę, wielka radość. Przepraszam. Nie szkodzi. Ja wiem, że masz wysublimowany gust, ale... I się zajrzę tylko ty. Muszę przestać z tym wypracować. Człowiek się nie wyrabia, to dużo wszystkiego. Jeszcze będziesz miała czas, będziesz na naszym wieku, to będziesz... Jeszcze trochę dorosł, jeszcze dorosł. Się przyjmiesz. Masz wysublimowany gust, ale to jest od serca. Kolorowy, radosny. Na pięknie. No, to trzymajcie się. Mamy takiego dyrektora artystycznego z historii sztuki i on nam po prostu tutaj nie zrobił taką kompozycję jak do czego. I jeszcze trochę brakowało, dlatego te dwie kopie tutaj poszły na tą ścianę jako osobno, prawda? Ale już tak... Nie kazał czasem wyrzucić, że to byle co? Nie, nie, nie.